tego oto przystanku Atomic Bomb Doom pojadę tramwajem w Hiroshimie na pętlę i stamtąd udam się na wyspę Miyajima. Nadjeżdża mój tramwaj, tramwaj numer 2. Zobaczcie, jak wyglądają tramwaje w Japonii. Krzysiu by się ucieszył, czerwony krzyż, nie w Japonii. Tak wyglądają bilety, my się wkłada, zaraz zobaczymy. A tak wygląda w środku. Trochę tradycyjnie, trochę jak nasze tramwaje. Zobaczymy, co robi motornicze. Często są one jednoprzedziałowe. Idziemy do przodu. Wszystko jest odkryte, do motorniczego można podejść, można zapytać, można zerknąć jeszcze za to. Można dopłacić, jeśli brakuje. A tak wygląda motorniczy w swoim stroju. Tramwaj wygląda strasznie tradycyjnie i jedziemy do przodu. Przypomina to trochę nasze tramwaje przedwojenne. Z drugiej strony centralnie znajduje się podobny pulpit sterowniczy, czyli po prostu motorniczy przychodzi na drugą stronę tramwaju i zawraca. Zobaczcie. Ruszamy przed siebie. Po lewej stronie mijamy park pokoju. Atomowy.